44, pan Rafał z Białegostoku. Dobry wieczór, panie Rafale. Dobry wieczór. Słuchamy. Tak, ja uważam niestety, że te przykłady tych prezydentów, wójtów, burmistrzów, którzy rządzą po 10, 15, 20 lat, świadczą o tym, że niestety w Polsce wybory są fałszowane. I krótko to uzasadnię, dlaczego tak uważam. Wszystkie te wybory samorządowe tak naprawdę organizuje prezydent, wuj, burmistrz danego miasta. Znaczy nie osobiście, ale tak naprawdę podlegli urzędnicy decydują o tym, na przykład kto może wystartować w takich wyborach. Bo komitet na przykład musi dostarczyć powiedzmy tam 300 czy 600 podpisów, czy ileś tam, zależnie od gminy, tak, poparcia. I to urzędnicy sprawdzają według bazy danych PESEL, czy na przykład to są podpisy prawidłowe, czy ci mieszkańcy żyją, czy są mieszkańcami tej gminy. Tego nie robią członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej. W Białymstoku mieliśmy taki przykład właśnie, że prezydent tak zrobił, osobiście podpisał odmowę rejestracji jednego z komitetów opozycyjnych wobec niego, bo rzekomo zabrakło jednego podpisu ważnego do rejestracji takiego komitetu. Chociaż prawo mówi, że on powinien się wyłączyć z takiego postępowania i nie miał prawa takiego postanowienia, decyzji w ogóle wydać, podpisać i tak dalej. A to ciekawe, a nikt nie w takim razie nie zwrócił na to uwagi odpowiednich czynników, na przykład, nie wiem, chociażby, żeby do Komisji Wyborczej Centralnej się zgłosić, powiedzieć, mamy tu pewne podejrzenie i albo zaraz, a w tym trybie to nawet zgłosić to do prokuratury, wydaje mi się. Nie tak, i tu się właśnie zaczyna taki problem, że dlaczego w ogóle takie, jak gdyby całe te grupy interesów, układ zamknięty tak zwany w danych miejscowościach funkcjonuje. To są na przykład ludzie, którzy tak naprawdę mają na przykład znajomości w policji, w prokuraturze, bo na przykład przekazują pieniądze na remonty komisariatów, na dodatkowe dyżury w policji. W Białymstoku jest taka historia też w wielu miastach na przykład, że jeżeli prezydent jest związany ze środowiskiem akademickim, uniwersyteckim, to zna bardzo dobrze na przykład osoby, które wykładają na Wydziale Prawa, czyli wszystkich sędziów, prokuratorów i tak dalej. To jest taki układ zamknięty. Nawet jak rozmawiamy teraz o ministrze sprawiedliwości, który był szefem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, to też jest znajomy na przykład naszego prezydenta. Kiedyś był rzecznikiem praw obywatelskich. Na spotkaniu myśmy poruszali taki temat, że tak to wyglądają wybory. No i do dzisiaj nic z tym nie zrobił jako prezes fundacji, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i jako minister. Panie Rafale, tak. Ale to w jaki sposób pan się mobilizuje do tego, żeby w ogóle iść na wybory, jeśli jest prawdopodobieństwo z pana perspektywy, że one nie będą w pełni demokratyczne? Ja jeszcze powiem jednej rzeczy, bo niech państwo zauważą, że tak naprawdę przy 50% frekwencji, jeżeli nasz prezydent na przykład w Białymstoku zapowiedział, nie wiadomo skąd wiedział, znał już wynik wyborów przed wyborami, bo on zapowiedział na takim spotkaniu, że wygra wybory w pierwszej turze w klubie biznesu i sprawi sobie prezent na urodziny, bo 7 kwietnia ma urodziny. Szacuje się, że na przykład taki urząd gminy, miasta, czy tam... W Białymstoku dokładnie 53%. 53%. Czyli tak. Frekwencja, 53% uzyskał prezydent głosów, więc nie była wymagana pierwsza tura. Czyli tak o włos. Druga tura. Tak. Niektórzy się śmieją, że w Rosji Putin dostał 80% głosów, więc to już wyglądało trochę podejrzanie. Ale jak wyglądały kampanie kontrkandydatów? Bo w sumie to my o tym dzisiaj rozmawiamy. Kontrkandydatów, czy to było widoczne, czy ludzie o nich rozmawiali? Tak, ale to tak mniej więcej, wie pan co, jak w każdym mieście. Czyli na przykład szacujemy, że tam Platforma ma powiedzmy tam, nie wiem, 40% poparcia, PiS ma swojego kandydata, który ma tam powiedzmy tak jak w Polsce 30-35% poparcia i to mniej więcej się przekłada na te teoretycznie wyniki wyborów. Tutaj na przykład jeszcze 8 lat temu prezydent dziwnym trafem zabrakło mu w pierwszej turze 0,7%, żeby wygrał w pierwszej turze. No więc tym razem nie popełnili już takiego błędu. Ale jeszcze jednej ważnej rzeczy chcę wspomnieć. Tak. Tak. Tam, gdzie doszło do zmian, do drugiej tury, albo w ogóle wypadnięcia dotychczasowych... Tak, znam też takie miasta. Przypomina mi się właśnie Kraków chociażby, tak, że prezydent też taki wieczny prezydent, ale tu na przykład krążą takie żarty, że zanim odszedł z prezydentury, spaliło się archiwum w Krakowie, czyli jak gdyby on już nie ma co tam pilnować, bo wiele takich rzeczy jest, że na przykład prezydenci, czy tam... W ogóle może ja źle mówię. Tak. Nie, tak. Ewidentnie prezydent odchodzący popiera kandydata, tylko to nie... Tak. Czyli pilnują takiej grupy, która jak gdyby będzie jednak pilnować interesów określonej grupy. Właśnie o takich ludziach chciałem porozmawiać, którzy są... I ja też do tego zmierzam właśnie, bo szacuje się, że na przykład... Jeżeli weźmiemy pod uwagę osoby zatrudniane przez Urząd Miasta w spółkach komunalnych, w szkołach, dyrektorów szkół i tak dalej, to mniej więcej w każdej gminie to jest 25-30% ludzi z rodzinami powiązanych, którzy na przykład nie chcą zmiany w danej gminie. Chcą? To musiałaby być niewielka gmina, panie Rafale.
Nie, nie, nie. Proszę zauważyć, 25% ludzi to jest na przykład przy 50% frekwencji. Jeżeli prezydent na przykład w Białymstoku dostał 50% z tych 50% mieszkańców, którzy poszli do wyborów, to jest właśnie w granicach 25-30% ludzi, którzy go poparli. W Warszawie, tak. Krakowie, Wrocławiu to nie jest tak, że 25% populacji jest zatrudniona w spółkach miejskich. Nie, nie, to parę procent, nie, nawet nie wiem czy 1%. Nie, jakby to dobrze przeliczyć, duża ilość szkół, duża ilość rodzin powiązanych z tym układem? Panie Rafale, ale tak. Nie odpowiedział Pan na moje pytanie, czy tak. Się zadam. Czy tak. Panu się w ogóle rzucił w oczy jakiś ciekawy kontrkandydat? Ktoś, kto miałby ciekawą kampanię, ciekawy spojrzał na Białystok, mógł mieć szansę... Jeżeli chodzi o Białystok, tak. Był taki komitet na przykład spoza Sitwy, który ujawniał różne afery prezydenckie, nieprawidłowości i prezydent na przykład oświadczył, że on nie będzie w ogóle uczestniczyć w debatach, w dyskusjach z kontrkandydatami, chyba że dojdzie do drugiej tury. A do drugiej tury nie doszło, więc unikał pytań, unikał spotkań z mieszkańcami w ogóle. Jeszcze zabawniejsze było, tylko dopowiem, wybory poprzednie, kiedy, tak jasne, kiedy startował na przykład jako kontrkandydat obecnego prezydenta jego były rzecznik prasowy. Jego, a drugim komitetem było, gdzie startowała koleżanka z uniwersytetu. Także. Tak. Dziękuję za Pana głos. Dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił. Dziękuję. Za 4 minuty, godzina 21:00, w niedzielę w niektórych miejscowościach druga tura wyborów samorządowych.